Jestem poznaniakiem. W Poznaniu żyła po II wojnie światowej do śmierci na początku lat 80. Kazimiera Iłakowiczówna. Poetka, która była osobą wpisaną w kontekst Poznania silnie poprzez swoje wiersze, poprzez wydarzenia czerwca 56, kiedy komuniści strzelali do robotników, jej słynny wiersz o tej sytuacji, o tym wydarzeniu. Ale przede wszystkim Iłakowiczówna była osobą, która przed wojną związana ze skamandrytami, była wielką damą polskiej literatury, była też sekretarką Józefa Piłsudskiego. I ukazała się książka zatytułowana Iła, która w fantastyczny sposób opowiada, pokazuje los kobiety od początku XX wieku do lat 80. Kobiety, która z jednej strony była feministką, studiowała w Oksfordzie, jako sufrażystka rozdawała ulotki, a z drugiej strony była osobą żyjącą bardzo samotnie, szczególnie zdegradowana po II wojnie światowej jako urzędniczka sanacyjna, przyjaciółka, współpracowniczka marszałka Piłsudskiego, ale dla nas w Poznaniu, też dla Dominikanów, była związana z ojcem Marcinem Babrajem, osoba, która po prostu potrafiła poprzez swoje wiersze trafić gdzieś do serca człowieka, a zarazem ta książka Iła pokazuje los kobiety żyjącej bardzo długo i co to znaczyło, historia, ale też i piękna polska literatura w jej wierszach.